Z nami jest Adam Radwański. Adam, jak z waszej perspektywy wyglądał ten mecz, szczególnie pierwsza połowa? No, to były dwie różne połowy, można tak powiedzieć, bo w pierwszej nie wyszliśmy tak, jakbyśmy chcieli w ten mecz i nie realizowaliśmy założeń, jakie mamy zaplanowane na mecz, a w drugiej połowie już wyszliśmy zupełnie jako inna drużyna, gdzie realizowaliśmy to wszystko, co mamy robić i wyglądało to zupełnie już inaczej. Czy z waszej perspektywy ten punkt dzisiejszy jest powodem do zadowolenia, czy raczej czujecie niedosyt? Wiadomo, trzeba szanować każdy punkt, ale my jeździmy tylko wszędzie po 3 punkty, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Jesteśmy liderem też nie bez powodu i mamy swoje ambicje i chcemy w każdym meczu zdobywać 3 punkty. Dla ciebie był to szczególny mecz, ponieważ wróciłeś na stadion Widzewa. Powiedz mi, jak to by się grało? Czy jesteś zadowolony szczególnie z tej bramki, która zapewniła nam 1 punkt? No tak, na pewno jestem zadowolony, że strzeliłem bramkę. Mogę być na siebie zły, tylko jeszcze, że nie wykorzystałem sytuacji, którą jeszcze miałem gdzieś tam od Stefiego, którą piłkę mi dał i tyle. Przed nami jeszcze pojedynek w środę z Chrobrym Głogów. Jest to ostatni mecz zaległy. Jak nastroje w drużynie? Czy macie jeszcze siłę? Tak, jesteśmy dobrze przygotowani i mamy siłę grać co 3 dni i mamy też bardzo szeroką kadrę wyrównaną, także kto by nie grał, to na pewno da tą jakość, jeśli będzie trzeba.